Przede wszystkim kochani Polacy, kochani obywatele różnych narodowości mieszkający w Polsce, chciałbym Wam życzyć zdrowia, bo to jest rzecz zasadnicza, podstawowa. Krótkie życzenia są chleba i nieba. Z chlebem jest niełatwo, ale jest łatwiej niż z niebem, a więc pokój, a więc pojednanie. I bym życzył, żeby znaleźli chwilę czasu dla siebie w te święta. Życzę przede wszystkim, żeby ten następny rok był dla nich rokiem samych sukcesów, zdrowia, a przede wszystkim, żeby poczuli, że gdzieś są zasypywane te wielkie doły między nami. Żeby było trochę śniegu na sanki albo lodu na łyżwy i dużo ruchu, dużo sportu poza jedzeniem, żeby każdy z nas pamiętał o tym, że to co najpierw przyjmiemy, potem trzeba spalić w sposób jakiś aktywny. Życzę tego, żeby rodzice uczyli dzieci, że trzeba się ruszać, trzeba żyć zdrowo. Bogatszej Polski, po prostu. Bogatszej Polski nie tylko w pieniądz, ale bogatszej w wartości, bogatszej w spokój. Bogatsze i wszystko to, co dobre. Żeby ten najbliższy rok nie był już tak bardzo emocjonujący w polityce, żeby polityka nie zaprzątała nam każdego dnia, żeby dała nam odpocząć. Mówię o wszystkich Polakach, o całej wspólnocie narodowej. No i żeby odtworzyć wspólnotę narodową. To jest chyba największe moje marzenie. Żeby wszystkie Państwa marzenia się spełniły. A swoim kolegom politykom, także z opozycji. Również życzę dużo zdrowia i żeby ich marzenia się spełniły, wszystkie za wyjątkiem tych politycznych.